Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 4. No i co, zaczynamy sobie kolejną misję, Zatoka Syren. Tauni wyrusza na podbój Zatoki Syren, gdyż otaczające ją gęste i rozległe lasy mogą stanowić bogate źródło surowców do budowy floty południowej. Tymczasem jednak zdradza ją jeden z zaufanych dowódców. Pierwszy oficer, Pete Girley, przejmuje miasto Rumport i wyrusza na południe z jej statkami, zdecydowany wykorzystać chwilę słabości i zabić Tauni oraz jej towarzyszy. Musimy pokonać Pita. Utrata Tauni lub Cyrki to jest warunek porażki. Przechodzi Tauni, Pit i Cyrka. Ciekawe, że musimy go zabić, a przechodzi. I miecz zwany Zabójcą Olbrzymów. Maksymalnie 23 poziom, czyli co, nie możemy awansować w ogóle w tej misji? No nie wiem. Zobaczmy, co ma nam do powiedzenia Tauni. Uwaga, bo jest cholernie głośno. Zemsta to szlachetne uczucie, niezależnie od tego, co mówią wam ci nadęci kapłani. Jeśli ktoś cię skrzywdzi, a ty nadstawisz tylko drugi policzek, to nienawiść zalegnie ci w żołądku niczym jakowaś choroba. Wkrótce zacznie śmierdzieć i gnić, a potem wda się gangrena. A jeśli wbijesz nóż w źródło nienawiści, to tak jakbyś oczyścił ranę. No i dobra, zaczynamy. Najgorszym zmartwieniem w okolicy Rumport jest brak drewna. Moi szkutnicy wyczerpali zapasy w ciągu zaledwie kilku tygodni, przez co w suchym doku czeka teraz bezradnie pół tuzina szkieletów okrętów. Zamiast sprowadzić budulec z północy, co tylko uszczupliłoby tamtejsze zasoby, postanowiłam pożeglować dalej na południe, aby opanować Zatokę Syren. Zatokę tę otacza rozległa połać lasów, których drewno doskonale nadaje się do budowy statków. Poza tym niedaleko stąd do Rumport. Spodziewałem się oczywiście oporu, a tym razem jednak nie ryzykowałem wysłania całej floty, gdyż duże skupiska statków zdają się przyciągać baczną uwagę syren. Zamiast tego podpłynęłam samą tylko nieposkromioną lisicą, stosując taktykę podjazdową. Wdzierałam się do zatoki i natychmiast wycofywałam się z walki. Kilkukrotnie starałam się z syrenami i raz napotkałam też potwora morskiego. Po tym ostatnim starciu lisica zaczęła nabierać wody, dotarliśmy jednak do brzegu. Nie było chwili do stracenia, pozostawiwszy kilku członków załogi przy lisicy, by dokonali niezbędnych napraw, wyruszyłam wraz z obą i pozostałymi ludźmi w głąb lądu, by się trochę rozejrzeć. Nie było mnie zaledwie jeden dzień, gdy jednak powróciłam, zdałem sobie sprawę, że trzeba było pozostawić silniejsze straże. Nieposkromiona lisica znikła. Nigdzie nie było ani śladu po moich ludziach. Żadnych szczątków, niczego. Mój statek po prostu rozpłynął się w powietrzu. Okej, to jest problem, że nie mamy Pita. Bo ona nie ma zwiadu w ogóle zrobionego. To jest problem. Spory problem. Daję jedne buty. Będziemy wolni jak dupa. Ona też nie jest wcale dobrym magiem. W ogóle nie jest dobrym bohaterem. Patrzcie. Jakie staty. 6, 20, 20, 30, 30. 20, 100, 100, 150, 100. Dobra, no, ciebie wezmę, bo ty mnie przyspieszysz. Ciebie wezmę, no bo co mam z tobą zrobić? To mogę wziąć, pewnie, i ty to założysz. Ty mi pokaż coś. Jest zamek, azyl. Aha, wszystko? Świetnie. Świetnie. No Tauni musi nam wygrać tę misję, po prostu. Nic innego nam nie zostało, jak liczyć na to, że Tauni wygra tę misję. Zbieraj. A wy jesteście tacy wolni, że... Nawet nie liczę na to, że pozbieracie tutaj cokolwiek. Jak zginie mi Ifrit... Dobra, na szczęście nie zginął. Jakiś zamek fajnie by było szybko przejąć, żeby już bohatera śmiecia zrobić. Dawaj. A ty pójdź dołem w sumie. Okej, na dole jest zamek. Prawda? Albo nie? No nie, no jest kamieniołom, więc musi być zamek. Ale dobra, idziemy dalej do góry. Nie przejmujemy się tym. 29 ruchu. Jezu, jaka ty jesteś wolna teraz. Dawaj. Tu się przyspiesz troszkę. O, do zwiadu bonus. Pewnie. Dawaj. Wy trochę mnie spowolnicie, mam wrażenie, więc podziękuję. Co tu mamy? Przedzieranie się przez sięgające do kostek błoto nigdy nie jest łatwe, nawet jeśli jedziesz konno. Tutejsze bagna są jeszcze gorsze, nie ma na nich bowiem żadnych szlaków.
Trzeba bez przerwy karczować i usuwać gęstą roślinność, a to oznacza mnóstwo ciężkiej pracy. Zorganizowałem więc ludziom pracę na zmiany przy wycinaniu klęczy i krzewów za pomocą szabli i toporów. Mój drugi oficer, Jim Podróżnik, odpowiadał za całą operację, biedaczysko. Próbując zabłysnąć umiejętnościami trapera, Jim dosłownie poprowadził ludzi przez bagno. Szedł kilka kroków przed pozostałymi, torując drogę i sprawdzając głębokość bagna niczym prawdziwy odkrywca. Całą uwagę skupił jednak na ziemi i nie zauważył, że odgarniając na bok jakieś pnącza, bezwiednie uruchomił pułapkę. Czterostopowej długości kłoda nabijana długimi kolcami opadła z pobliskiego drzewa i uderzyła Jima Podróżnika w pierś z taką siłą, że ostrza przeszyły go na wylot. Zataczająca łuk kłoda zabrała go dalej, potem zaś wróciła niczym wahadło i tak kołysała się, pokazując wszystkim nabitego na nią trupa. Stojący obok mnie oba ostrzegł. Pułapki oznaczają zazwyczaj, że w pobliżu są ludzie. Tak, oznaczają też, że tutejsi nie lubią obcych. Od tej chwili nie wolno nam postawić ani jednego kolejnego kroku bez sprawdzenia, czy nie ma pułapek, powiedziałam. Ja poprowadzę, powiedział oba, zsiadając z konia. Zostawiliśmy Jima Podróżnika tak, jak zginął, i ruszyliśmy naprzód. Okej. No wydaje mi się, że będzie gdzieś tutaj ten zamek. O właśnie, ale nie wracam się już tutaj. Rosses Point. Nie, idziemy do góry. Mało. Przejmiemy ten zamek i tyle. Jego widziałem, więc tam będziemy szli. Jezu, znowu cała książka do przeczytania. Gdy usiadłam, by wypić kielicha z obą ośmiopalcem, pomyślałam sobie, że jest chyba jedynym członkiem załogi, któremu ufam. Zazwyczaj zaufanie to strata czasu. Często oznacza śmierć. Jeśli jednak chodzi o obę, sądziłam, że znam motywy działania starego żeglarza. Wiedziałam, że nie interesuje go władza i złoto. Nie miał więc po co próbować mnie zabić i zająć moje miejsce. Wyglądało na to, że nie chce nawet objąć dowództwa własnego statku. Powierzyłabym mu je, gdybym tylko odniosła wrażenie, że jest zainteresowany. Sądzę, że byłby dobrym przywódcą, inaczej nie mianowałabym go pierwszym oficerem. Wyglądało jednak na to, że Oba nie lubi podejmować decyzji. Dlaczego to robisz, Oba? Spytałam nagle. Podrapał się po swojej siwiejącej brodzie. Wiedziałam, że to oznaka nerwowości. Co robię? Spytał. Dlaczego jesteś piratem? Wydaje mi się, że byłbyś równie szczęśliwy na pokładzie łodzi rybackiej, bylebyś miał pod sobą morze. Oba skinął głową, potwierdzając moje słowa. Potem zaś powiedział. Może i byłbym szczęśliwy, łowiąc przez cały dzień ryby. Rozważam to, zwłaszcza teraz, gdy robię się stary i powolny. Nie bądź głupcem, odpowiedziałam, napełniając kolejny kielich. Jesteś silniejszy i szybszy niż którykolwiek z członków załogi. Ile masz lat? 40? Chyba bliżej 50. Nie liczę już. Oznaczało to, że jest mniej więcej w wieku mego ojca. Wyglądał jednak dużo młodziej i zdrowiej. Dlaczego więc jesteś piratem? Oba zamyślił się nad odpowiedzią, opróżniając kielich i ponownie go napełniając. Nauczyłam się już znosić tę chwilę zamyślenia mojego pierwszego oficera. Masz rację. Przede wszystkim dlatego, że uwielbiam morze. Tu jest moje miejsce, tu też chcę umrzeć. A więc jesteś piratem, żeby prócz tego zaznać chwały w boju, zgadywałam? Oba pokręcił przecząco głową. Jestem piratem, by móc zabijać innych piratów. Jego słowa przecięły ciszę niczym lodowate ostrze. Zabijanie piratów sprawia ci przyjemność? Zapytałam ostrożnie. Zbił mnie z tropu tą odpowiedzią. Tak, i to ogromną. Wybili całą moją rodzinę, odparł. Zanim zostałem wielorybnikiem, byłem rybakiem. Piraci napadli na wioskę, w której mieszkałem i zabili niemalże wszystkich. Ocalałem. Służyłem przez jakiś czas we flotach Brakady, Rafi i Nigonu. Nie miałem jednak dosyć okazji, by spotkać się z piratami. A więc zostałeś jednym z nich. Dziwny wybór. Czyżby? Gdy przystąpiłem do piratów, zabiłem ich więcej niż kiedykolwiek przedtem. Nauczyłem się, że piraci ponad wszystko nienawidzą innych piratów. Nie znoszą rywali, atakują więc statki innych piratów, gdy tylko je dostrzegą. Na ląd schodziliśmy zaś prawie wyłącznie w pirackich kryjówkach. Nic prostszego niż zaaranżować bójkę w tawernie, która kończyła się zabójstwem. Albo też wywlec jakiegoś zapijaczonego łajdaka w ciemną alejkę i poderżnąć mu gardło. Oba opróżnił jednym haustem kolejny kielich. Jego oczy patrzyły na mnie jakby z daleka. Na jego twarzy zagościł jednak uśmiech. Teraz dostrzegłam bruzdy wokół oczu, siwiznę na krótko obciętych włosach i brodzie, a także zmarszczki na jego ciemnej skórze. Naliczyłem 100 trupów za każdego zabitego członka rodziny, ciągnął Oba. Potem przestałem liczyć. Pozostali idą na moje konto. Za szczęście, które mi odebrali. Przypomniałam sobie wszystkie bitwy, w których walczyłam ramię w ramię z Obą i nagle zdałam sobie sprawę, że zupełnie inaczej zachowywał się w walce z piratami i innymi kupcami. Gdy stawał przeciw innym piratom, ogarniał go szał. Potrafił nieraz w ciągu jednej bitwy zgładzić nawet 8 lub 9 wrogów. Dużo więcej niż ktokolwiek inny. Dlatego właśnie mój ojciec chciał go mieć w swojej załodze. Czarny Balfour zawsze mówił, że jest gotów postawić cały majątek na Obę w równej walce z każdym innym piratem. Ja chyba też. Gdy jednak walczyliśmy z marynarzami statków handlowych lub marynarki wojennej, Oba rzadko zabijał choć jednego. Ile osób liczyła twoja rodzina? Zapytałam, zastanawiając się, ile piratów straciło życie w wyniku jego zemsty.
Żona, dziecko, brat, ojciec i matka. 5. 100 zabitych piratów za każde z nich. 500. Człowiek, z którym piłam, był jednoosobową armią. Teraz zrozumiałem, dlaczego nie zważał na złoto i sławę. I władzę. Nic też dziwnego, że nie chciał własnego statku. Człowiek, który zabił tylu piratów, miałby na karku wszystkich łotrów na świecie. Tak zaś pozostawał anonimowy. Zaś zabici przez niego ludzie szli na konto kapitana. Zacząłem się zastanawiać, ile ze sławy mego ojca wynikało w istocie z czynów oby. Uniosłam kielich do toastu i uśmiechnęłam się do mojego nowego pierwszego oficera. Wypijmy za twoje nieustające powodzenie. Mam tylko nadzieję, że nie ma mnie na twojej liście. Wypiliśmy. Gdy odstawiliśmy kielichy, oba powiedział: nie obawiaj się, nigdy nie zabiłem członka swojej załogi. Pewnie więc nie będziesz wcale chciał objąć własnego statku, prawda? Zapytałam. Uśmiechnął się, wstał i odparł. Dobrze mi tak jak jest, podoba mi się rola twojego pierwszego oficera. Nic dziwnego, toczyłam przecież osobistą wojnę przeciw innym kapitanom piratów, przez co miał mnóstwo okazji do zemsty. Pięknie. Dawaj zwiad. Żeglarstwo, kurde. W sensie okej, ale... Wolałbym chyba jednak, jakbyś dała mi znajdowanie drogi, wiesz? Naprawdę było mi to... Byłoby mi to bardziej na rękę. Dawaj tu. No i zaraz sobie podbijemy zamek. A ty w tym czasie możesz mi tu pozwiedzać jeszcze trochę. Okej, tu nie. Mam nadzieję, że tutaj się owiniemy w dwa odcineczki. O Jezu, naprawdę? Durne meduzy. 3-1-3. Wyłączamy szybką walkę, bo ten durny Ifrit tu zginie. Iść do przodu po prostu. Wy się wycofajcie. Puk, puk. Ale zapukała do bramy. Pięknie. Jezu, jak ja uwielbiam bohaterów z walką. Dobra, zajmijmy przede wszystkim zamek. To jest najważniejsze. Dawaj. Menduzy. Ty się schowaj. Ajajaj. Dobra, nie strzeliłem, ale na szczęście zabiła się w kontrataku. Dawaj to. Jank życia. Ty nic nie robisz. A ty idź pukać w sumie. Puk, puk. Ups. Chyba zapukałem za mocno. Spokojnie, naprawimy sobie te bramy. Legard. W porządku. No mamy jakieś tutaj na samej górze mapy. Taki azylek właśnie. Labirynt. Co tu potrzebuje? Złodziejską rękawicę. No i bardzo dobrze, bo akurat to chcę zrobić. To masz zebrane? Masz. Dawaj ten Ang, który daje wskrzeszanie. Okej. Nie wiem, czy będzie kiedykolwiek potrzebne, ale w porządku. Jezu, znowu? Nic nie będzie w tym odcinku, tylko czytanie. Tylko się podrapię i czytamy. Dzisiejszy dzień zaczął się całkiem nieźle, potem jednak było już tylko gorzej. Dzięki wczorajszemu spotkaniu ze świniopasami na śniadanie każdy zjadł po solidnej porcji wieprzowiny. Ja popiłam ją trunkiem z prywatnych zapasów. Gdy jednak wyszłam z namiotu, wszystko zaczęło się psuć. Posłaniec wszedł do obozu niepewnym krokiem pomiędzy dwoma stojącymi na straży orkami. Ci ostatni bali się chyba do mnie podejść, bo pchnęli go tylko w moją stronę. Rozpoznałam go, chociaż twarz miał oblepioną krwią i błotem. Był pierwszym oficerem Bustoszyciela, okrętu Arnoka. Nazywał się Holly, Hob czy jakoś tak. Odsunęłam się od niego, roztaczał bowiem wokół siebie silny, kwaśny odór. Co to robisz? Zapytałam. Powinien być na pokładzie Pustoszyciela, na straży cieśniny zaginionych. Mam wieści, kapitanie, odparł. Złe wieści, niestety. Jak się tu dostałeś? Przypłynąłeś na Pustoszycielu? Nie, kapitanie, przyszedłem pieszo. Pustoszyciel wpadł w ręce wroga. Marynarz zaczął rozplątywać rzemyki, którymi miał przytroczony do pasa ciężki pakunek. Jak to wpadł w ręce wroga? Jakiego wroga? Zaczęłam naciskać. W końcu odwiązał worek i wyrzucił jego zawartość w błoto. Natychmiast obsiadły go muchy. Marynarz obrócił bladą kulę czubkiem buta tak, że spojrzała na mnie twarz. Jedna w swoim rodzaju twarz Arnoka bezwłosego. Pomimo odoru, jaki od niego bił, chwyciłam posłańca za koszulę i przyciągnęłam bardzo blisko. Jakiego wroga? Pita Gerliego, pani kapitan. Pozostawiłam Rumport pod nadzorem Pita Gerliego. Statkami zaś miał zająć się Arnok. Sądziłam, że taki podział władzy utemperuje ambicje obu oficerów. Najwyraźniej popełniłam błąd. Żeglarz, który przyniósł wieści, zwali go Hof, jak się okazało, opowiedział mi całą historię. Arnok patrolował właśnie cieśninę zaginionych, gdy dotarł do niego mój rozkaz powrotu do Rumport. Nie wydałam takiego rozkazu, przerwałam mu. O tym dowiedzieliśmy się dopiero po przycumowaniu. Pit Girly wyszedł nam na spotkanie i poprowadził przez miasto do zamku na spotkanie z tobą. Po drodze jednak urządzono na nas zasadzkę.
Mieli trzykrotną przewagę liczebną, ale kapitan Arnok zdołał zabić trzech, zanim Pitt opludł jego prawe ramię tym swoim przeklętym biczem. Girly sam zabił Arnoka, potem kazał jednemu z ludzi odciąć głowę. Hoff wraz z kilkoma innymi został uwięziony. Pitt wybrał go z grupy i wręczył worek z głową Arnoka, pozostałych zaś powiesił. Mówił coś? Kazał dostarczyć ci głowę Arnoka. Powiedział też, że ma już własny statek i nie tylko. Zawładnął Rumport i zgromadzoną tam flotą. Wkrótce zajmie też Jana Trae. Dawaj dalej. Coś jeszcze? Tak, ale nie do końca zrozumiałem. Wspominał o znaku, który mu dałaś i o którym nie zapomni, powiedział Hoff. A więc Pitt wciąż był na mnie wściekły za bliznę na swej idealnej twarzyczce. No i dobrze. Mężczyźni głupieją, gdy ogarnia ich wściekłość. Wątpię jednak, by mała ranka była jedynym powodem, dla którego Pitt zdradził. Był zbyt ambitny, co nie mogło mu wyjść na zdrowie. Chciał mieć wszystko, więc skorzystał z okazji. Nie mogłam mieć do niego pretensji, gdyby nie odebrał tego właśnie mnie. Czy mogę dostać coś do jedzenia, kapitanie? Zapytał Hoff. Nie, odparłam, trzymając już w dłoni nóż. Nie będziesz już go potrzebował. Wbiłam długi sztylet między żebra Hoffa, prosto w serce. Zabiłam go od razu, mógł bowiem być szpiegiem Pitta Girliego. Nie mogłam ryzykować. Jeśli Hoff zawarł z Pittem układ w zamian za darowanie życia, mogłam obudzić się którejś nocy i zobaczyć nad sobą jego sztylet. Tak było bezpieczniej. Obróciłam się do oby ośmiopalcego, który przyglądał się całej scenie i powiedziałam. Pitt musi umrzeć. Zrozumiano? Tak, pani kapitan. Jeśli uda mi się go dopaść, zabiję drania z rozkoszą, odparł oba. Poprzysięgłam sobie, że od tej chwili skupię wszystkie wysiłki na odzyskanie Rumport i obcięciu ślicznej główki Pitta Girliego od reszty ciała. Skoro ma przejść do następnej misji, to chyba nie obetniesz mu główki. Ale możemy spróbować, pewnie. Czemu nie? Kurde, tak mnie boli brak tego zwiadu. Praktycznie w ogóle się nie poruszamy do przodu. Dawaj. No i wypadałoby tu jakiegoś śmiecia wysłać, żeby te surowce pozbierał. A najgorsze jest to, że dopóki nie będziemy mieli smoka, to muszę sam robić te walki, bo ten Gaugan tu zginie zaraz. Przy pierwszej lepszej. Pewnie. Siema. W sensie, no mógłbym ryzykować i tam wiecie, przy trudniejszych ewentualnie sobie przełączać. Ale nie wydaje mi się to dobrym pomysłem. Patrzcie, on 16 obrażeń dostał od kilku ogórków. Czyż on przy pierwszej lepszej walce umrze? Jaki ty masz miecz? Okej, chyba jednoręczny. Dawaj tobie jedną tą. I kuszę. I tobie cyk, cyk, to jest. 3-3. Dobra. Niech będzie tak. Tu jest portal dwukierunkowy, tu jest też portal dwukierunkowy. O, jakiś bonusik. Szczelina pewnie. Tego właśnie potrzebujemy. Strzał, strzał. O, jak się obronił dziad. Dobra. No halo, co jest? Kurde, jak ja nie lubię tej umiejętności. Dawaj mi tu jednego. I niech zbiera. Będzie to robił bardzo wolno po tym bagnie, ale... Ale będzie to robił przynajmniej. Dawaj expa. To tobie. O, tu jest jakiś zamek, do którego nie mam dostępu na razie. Może tu górą będzie przejście? Szybka walka. Kilka ich tutaj jest. Ha. Podejdź najpierw tu. Nie, nie ma tu w ogóle przejścia, okej. Znaczy, ma to swoje plusy i minusy. Plus jest taki, że wiem, że jestem w miarę bezpieczny z tej strony. Minus jest taki, że no, nie przejmę zamku, co nie? Jest to dosyć oczywisty minus. Jak ty idziesz? Zdurniałeś? O Jezu, no dobra. Cyk. No, strzelaj. Denerwuje mnie ten ifryt. Trzeba jak najszybciej zdobyć smoka. Dwa siarki, Jezu. Jakie dziadostwo. Ty mi żadnego drewna nie podniesiesz. Szkoda, bo tu było drewno po drodze. Dawaj targowisko. I wymień rtęć. Buduj kopalnię. No i kurde, ja bym przeszedł przez ten portal. Zobaczyłbym, co jest za nim. Strzał. Jezu. Jak muchy po prostu.
Ładnie. Ewentualnie bym tutaj szybciutko jakoś przeciwnika pokonał. Tylko właśnie nie pita. Co to jest? Tylko oddziały legitymujące się wiolatową flagą mogą przejść dalej. Świetnie. A, już mu otworzyłem. Dobra, nie będę powtarzać całego. Trudno. Niech ma otwarte. Zabijamy. Ty, ona też w sumie zabija 9 medus. Nie jest aż taka słaba, jak myślałem, ale wciąż nie jest za mocna. Expa olej. Dawaj tu. Jakieś drewno możemy zawsze podnieść, pewnie. Kurde, ktoś szybszy by się przydał do zbierania surowców, nie uważacie? 30 siarki potrzebuje, masakra. Kiedy ja mam to niby uzbierać? Ile was jest? 18. Defend. Okej, zabijasz dwóch. Dobra. Pięknie. Bez strat własnych. Dawaj tu trochę ruchu więcej. Smoki. Tego nie zbuduję. Nie mam na to ani funduszy, ani surowców. Na to dziad się obronił. Nie, nie atakuj. Jezu, prawie umarł, bo misklikiem go zaatakowałem. No właśnie. Dawaj tu. A ty zbieraj. A... Dobra, dawaj tędy, bo nie wiem jak to wygląda przejście tu dołem. Stadela. Co ja potrzebuję do smoków? Nic. Znaczy, nic więcej zbudować. O to mi chodzi. Dawaj. Pewnie. Interesuje mnie, co jest w tych podziemiach. Ale czy mam na to czas, żeby to sprawdzać? Weź cofnij się po prostu. Okej. Dawaj na pewno to. A resztę może ktoś inny pozbierać. Żebyś tego nie omijał, to zbierz. Okej. Co? Tylko cyrka może przejść dalej. Mamy tu portal jakiś. Jednokierunkowy. Sprawdzimy, co to jest. Ewentualnie się cofniemy. Dobra, zapisz. Na jedyneczce. O, tutaj dodatkowa mana. Co tu się dzieje? O, menduzy! Dawaj, poodblokowujemy. Nawet jeżeli nie przejdziemy przez portal, to chociaż to będziemy mieli odblokowane. Zbieraj. W porządku. Ale wiecie co? Ja włączę jednak tą szybką walkę. No właśnie, bo na takich walkach on, ten Ifryt nie zginie, a będziemy tylko niepotrzebnie tracić czas. I więcej tu nic nie ma, w porządku. Czy zostawiłem coś tutaj? Z pewnością zostawiłem. Ha. Ile mi jeszcze brakuje? Targowisko. Nie, nie, nie na to. To na to raczej. Okej. Ej, wcale mi nie dużo brakuje. Potrzebuję 6. Dobra, brakuje mi 4. Ło! Co to miało być? Co to miało być w ogóle, kumplu? Co ty tam robisz? Dobra, tu jest jednokierunkowy, zapisz. Bo nie wiem, gdzie on wyjdzie. Mam nadzieję, że gdzieś koło zamku naszego. Ajajaj, tak daleko. Dobra, no ale w sumie wychodzimy mu na bohatera prosto. Dawaj, dziada. Arcymag! Okej, wyłącz szybką walkę. Zabijmy go. No i spoko. Okej, dawaj pieniądze. Przydadzą się i to bardzo. I wracamy na górę. Pewnie powinienem pójść na dół i zająć się przeciwnikiem, ale... Zależy mi w tej chwili chyba trochę bardziej na tym, żeby jednak... żeby co? Żeby ogarnąć sobie ten teren nasz i jakieś kopalnie pozajmować. Dawaj do góry. No właśnie, tu jest kopalnia klejnotów.
Niby klejnotów nie potrzebujemy, spoko, ale mimo wszystko, wiecie. Przydadzą się, żeby tu się coś wymienić, tam się coś wymienić. Przede wszystkim do targowiska będą potrzebne. Dawaj, targowisko. Cyk. I akurat wracamy się i zdobywamy smoczka. A, jeszcze 8 w ogóle potrzebuję tego, przecież. Potrzebuję 8. Gdzie oni są? Te ifryty, uciekły gdzieś. Potrzebuję 8 siarki, żeby kupić smoka. Targowisko. Na pewno w tej chwili go kupuję. Pytanie, jak drogie to dla mnie będzie. Okej, muszę jeszcze kupić siarkę po prostu. Dobra, ale nie była jakaś specjalnie droga. Nie ma problemu. Dawaj. Cyk, w ten sposób. I wracamy. Podniesiemy smokowi trochę ruchu. Chociaż to bardziej ci poatrowie nas spowolnili w tej turze już, ale trudno. Schowaj się tu, żebyśmy widzieli trochę więcej. Zamku, znaczy kopalni nie zrobisz, więc leć dalej. Pięknie, no i mamy smoka, i teraz już raczej bez martwienia się możemy poogarniać wszystkie te szybkie walki. Tutaj coś. Nie, to mi nic nie da. Łuk. Ale mamy kuszę, więc... Aj, no i mówię o szybkich walkach, ich nie włączyłem nawet. No ale smok to już jest moc. Jak mamy smoka, to w porządku będzie. Ile was tu jest? 17, okej, to tą walkę jeszcze zrobię sam. Jednak trochę się obawiam o tego smoka, że wyleci jak gałgan i się zabije. A ta oni sama sobie poradzi z nimi, nawet jakby ich tu było ze 30 nawet. Zapisz. Chciałem powiedzieć większą liczbę, ale nie chcę być zbyt koki. Dobra. Ta, nie przejdziesz. To poczekaj. Dobra. Zbieraj tu. To podnieś. Tych pogonimy. I te zmory. Grupa. Ale raczej damy radę. Dokładnie. Magowie. No nie, nie chcę ich bić. Kurde, znowu zasrają mi ekwipunek tymi zwojami bezużytecznymi. Ha, dziwna ta wyspa jest. Taka bardzo... płaska, bym powiedział. W sensie taka jakby... Jakby ktoś ją wziął tak z dwóch boków, złapał i ścisnął. Taka zbita jest ta wyspa. Dawaj go. O, coś tu dostaliśmy. Ciekawe. 9 frytów. Ty mnie uczysz magii ładu. Podziękujemy. Zbieraj. I tutaj. No i dobra. Tych pobijemy. Możemy zbudować? Możemy, pięknie. No i to by było na tyle. Możemy ewentualnie zobaczyć, gdzie to prowadzi, ale sobie zapiszę najpierw, zanim to zrobimy. Aha, no i tutaj jeszcze jest portal. Zobaczmy, gdzie to prowadzi. Chociaż zakładam, że po prostu to prowadzi do jakiegoś miejsca, gdzie jest przeciwnik i tylko on może do nas przyjść. Czemu nie? Dawaj. No i zobaczmy. Chociaż kurde, tu stoi 7 smoków. To może nie być takie proste. No właśnie, cyrka umarła. Dawaj mi ustawienia gry, wyłącz szybką walkę. Ciebie wycofamy. I powinniśmy dać radę. A właśnie. Czemu to nie jest odkryte? A, nic mi to nie daje, może dlatego. Dobrze. Defend. Defend. Pięknie. No ta oni se radzi ze smokami, no. Co ma sobie nie radzić? O proszę, tu nas zaprowadziło. Spoko, jak najbardziej fajnie. Podoba mi się takie coś. Zbieraj. Spoko, podoba mi się ten portal. Tu coś budować? Chyba nie. Weź pobitych, ale to włącz sobie już autowalkę, co? Raczej tam jakieś ogórki ci smoka nie zabiją. Zobaczmy najpierw, co tutaj jest. Zamek przejmiemy wracając. Okej. Podziemia.
zobaczmy podziemia. Może nie jest to najlepsza decyzja i powinienem pójść w zamek od razu, ale... Wiadomo, że ja nie słynę z najlepszych decyzji. Dawaj. Ja nawet bym powiedział, że jestem fanem decyzji taktycznych podejmowanych przeze mnie w tych odcinkach. Dawaj to. I do podziemi. Pytanie, co mnie tu czeka? Mam nadzieję, że to są jakieś malutkie podziemia, takie zamknięte. O, trolle będziemy mogli tutaj kupować. No okej, okay, no nie mogę powiedzieć, żeby to było coś bardzo dobrego, ale... W porządku. Mamy tu smoka kolejnego, który już czeka. Pięknie. Nawet pozbieraj to wszystko, wiesz? Nawet to wszystko pozbieraj. Nie ma co się tutaj zastanawiać. Ty lecisz przed siebie, tak jak leciałeś. Dobra. Tak patrzę między turami, czy nam nie przejmują tego zamku tutaj blisko. O, no i na szczęście taki zamknięty teren. Taki zamknięty teren. Z dwoma tutaj siedliskami troli. W porządku. Siedliska troli brzmi jak, nie wiem, jakieś mieszkanie nastolatka. Jak kumple do niego przychodzą. Dobra, zbieraj. O, niby 10, a dostaliśmy 9, ale skam. Dawaj expa. I tu jeszcze zobacz, co jest, zanim przejmiemy zamek. Chociaż ty możesz zobaczyć, no i wiem już, że muszę tu przyjść, no bo muszę to przejąć. Minotaur tego nie zrobi. I taki po prostu bohater chyba też nie, bo tam chyba trzeba było walczyć, jeżeli dobrze pamiętam. Dawaj, tych trzeba pobić. No właśnie, trzeba tu walczyć, tak myślałem. Dawaj tu. I leć na dół zbierać. Jeżeli nie będzie jakichś dialogów, to jeszcze w tym odcinku zdążymy sobie... Moje złorki się pojawiły. Jak ja nie lubię tych... Weź wczytaj. Nie, nie mogę wczytać, bo to jest początek tury, a nie koniec. Ajajaj. On chyba tędy wyszedł, co? Jak myślicie? Tak mi się wydaje. Trzeba szybko do niego pójść i go pokonać po prostu. Ale to nie będzie takie proste, żeby tam pójść szybko i go pokonać, bo... Straciliśmy nasz zwiad. Nasze znajdowanie drogi. Najcenniejszą rzecz, jaką mieliśmy w tym teamie. Nasz movement. Leżą. Dawaj, tak. Karawana. Tutaj jest? Nie ma. Karawana. Dwa smoki. I przywołaj sobie ich. 5 dni tu będą szli. Chociaż za 5 dni to mnie tu już nie będzie dawno. Dawaj to. I dookoła. To przejmiemy. Kolejne podziemia. Kurde, będą chodzić te orki i mnie denerwować teraz. Przejmij. Dobra, tu nic więcej nie potrzebujesz robić. Cofnij się. Przejmij te kopalnie. Tu nic nie widać poza butami, które w sumie mnie nie interesują, ale możemy je wziąć. Czemu nie? Gildia. Okej. Okay. Dawaj buciory. O Jezu, aż tak dookoła. No dobra, no wezmę te buty, żeby pecet ich nie miał, po prostu. To jest jedyny powód. No i to, że lubię czyścić mapę, to też jest powód. A że nie zajmuje to jakoś bardzo długo, to możemy to robić na bieżąco, prawda? Czemu nie? Złodziejska... Aha, bo to złodziejską rękawicę potrzebujemy, a nie gildię. Podszyków. No dobrze. No dawaj tu do zamku. Ile jeszcze będziecie szli? 2 dni. Czyli dzisiaj... Cały dzień stracę. Ha. Dobra, wracaj do zamku. To są dwa smoki. Zdecydowanie nie wyjdę na tym źle, że poczekam na nie jeden dzień. A ty idź pozwiedzaj, co tam jest dalej. 10 minut. Myślę, że damy radę. O nie! Chłop mi tam wyszedł. Sąsiad remont robi. Wszystko naraz się dzieje po prostu. Wszyscy naraz utrudniają mi życie. No cofnij się tam, no bo co?
Nie mam tam z tyłu żadnego zabezpieczenia. Halo, sąsiedzie! Proszę poczekać 10 minut. Dawaj. Gdzie ten dziad poszedł teraz? Prosto do góry? Czy tędy? Zapiszmy. Halo, sąsiedzie, proszę tam nie pukać tak. Co pan robi? Proszę nie pukać. No nie będę już teraz przerwy robił, jak 10 minut odcinka zostało do nagrania. No halo. O, dzięki. Dobra. Tu potrzebuję pałac umarłych, czyli tak potrzebuję zrobić to. No i chłop mi idzie zamek przejąć. No jak to tak? Ale dogonimy go, prawda? Wcześniej byłbym pewny, że go dogonimy, teraz nie jestem taki pewny. Dobra, 10 ruchu dostaliśmy. Ale to jest jakiś śmieciuch. Ale zapisz. Na wszelki wypadek zapisz. Dobra. Kurde, jakbym wiedział, że ja tu i tak będę przychodził, to bym nie wysyłał tych smoków. Teraz bym sobie odebrał. Hej, Akademia Bojowa. No i dawaj, tych pogonimy. I wracamy. Czy opłaca mi się iść do tego portalu? Ha. A nie, tak i tak 3 dni. A tu jakby zobaczyć, gdzie to prowadzi? Nie, no obawiam się, że to jest znowu jakiś portal tu na tą wyspę i co? I znowu nie będę mógł przejść dalej. Dawaj tu po prostu. Nie ma co się zastanawiać, trzeba lecieć. No i chłop mi plany popsuł. W sensie nie sąsiad, który wali, ale ten, co tu wyszedł. Okej, obawiałem się, że jakiś pecet znowu gdzieś tu wybiegnie, ale nie, na szczęście. No ja chciałem sobie wyspę pozwiedzać, a on mi wyszedł i zaczął zabierać rzeczy, halo. Plus jest taki, że prawdopodobnie i tak w żadnym momencie nie ten. No przestań pan walić, poczekaj chwilę. Ja uwielbiam sąsiadów, oni zawsze w najlepszym momencie po prostu. Nie mam pieniędzy tyle, dobrze, jutro go kupimy. Co ja chciałem powiedzieć? Już nie wiem, co chciałem powiedzieć. Zaraz ja pójdę i go puknę. Dlaczego nigdy nie robią remontu, a jak zacząłem nagrywać, to nagle zaczęli? I to dzisiaj chcę zrobić sesję nagraniową. Kurde, cały dzień. Masakra. Dobra, dawaj. Pukamy tutaj, do podziemi. Tak jak sąsiad nam w sufit, czy w ścianę. Tutaj magia ładu, to podziękujemy. Przejmuj. Kurde, to wygląda jak większe jakieś podziemia. Nie wiem, czy mi się to podoba. Tu nie ma przejścia? A nie, jest, tylko przez nich. Krótko po wejściu do prowadzącego w dół tunelu jedna z medus donosi, że na jego końcu mieszka kilka hydr, które nikogo nie przepuszczają. Hydry nie tykają medus, gdyż poprzednia królowa składała im ofiary. Żadna jednak ofiara nie przekona ich, by cię przepuściły. Okej, to zapisz. Bo jeżeli mam tracić czas na tym, żeby to posprzątać i zaraz wracać, no to słabo. Dawaj. Ci se tu łażą. Okej. Trupka zbierz. Tych pogonimy. Fajnie by było, jakby jakiś level wpadł czy coś. Tego nie chcę ruszać. To później zrobimy. O kurde, ile hydr. O, tu jest w ogóle ten. Port. O, i level. Atak. I przyzywanie. Niech będzie. Ale że woda jest pod ziemią? Tego się nie spodziewałem. 131. Ale leżą szybciutko. 26 ifrytów trochę mnie martwi. Wyłączmy szybką walkę. Strzał. Ty przeczekasz. Dobra, zabijasz. Okej, nie było czego, nie było czym się martwić w ogóle. Nawet jakoś bardzo dużo obrażeń nam nie zadały. Dawaj tu. Ha. I nie wiem, czy to jest takie dobre. No ale zapisałem sobie przed przypłynięciem tutaj, czy przyjściem, więc nie zapisujmy na razie. Idziemy dalej.
pozbieraj sobie coś pewnie. Jakbym miał jakieś wojsko śmieci przy sobie, to kazałbym im pozbierać, ale nie mam. W sensie, no zbudowałbym po prostu drugi statek i niech by zbierali, i tak by się zwróciło. Tu nic nie ma. Siema, no tu nie chce się bić, o. Okej, no z duchami to może i nie byłoby problemu, ale... W sumie jak tam są duchy... Dawaj. Patrzcie, z dnia na dzień przybył kolejny. No cóż, to już jego problem. Co chcesz? Tylko cyrka przejdzie dalej. Aha, i to nas prowadzi już na kolejną wyspę. Dobra, to weź wczytaj. I pewnie zrobimy sobie to, ale nie w tej chwili, bo chcemy jeszcze tę wyspę zbadać do końca. Potencjalnego przeciwnika, który tutaj siedzi, wyeliminować. Dwukierunkowy teleporter. Tutaj w sumie to, co najważniejsze, jest zrobione. Jakiś ratusz, okej. Wiemy, że przez najbliższe kilka dni mamy spokój, więc nie musimy się obawiać, że jakiś pecet nam nagle wyjdzie. Pięknie. Medal odwagi. Zapewnia wszystkim sojuszniczym jednostkom premię plus 2 do morale. Spoko. Ej, czy ja dobrze widzę? Że tu nie ma przejścia? Dlaczego tam nie ma przejścia? Jak ja kocham tę grę z takimi rzeczami czasem. Okej, fryty. I? Tylko fioletowa flaga. No to żeśmy se pozwiedzali w tę stronę, co? Jak cholera. Dawaj. W takim razie przejdźmy jeszcze raz ten fragment tutaj. Nie, żebyśmy jakoś bardzo dużo tu zrobili, no ale kurde, jakbym wiedział. To bym nie lazł tutaj najpierw, tylko tam. Straciłem ze dwa dni na pójściu w tej z powrotem. Magia śmierci? Co jest? Czarnoksięstwo. Wcześniej było przyzywanie. Dawaj. To, to. Tutaj. Przynajmniej artefakty takie same dostajemy. No ma to sens w sumie. Jak już takie wygenerowało, to innych nie będzie. Zastanawiamy tylko, który faktycznie poziom maksymalnie tutaj możemy mieć. Biorąc pod uwagę, że 23 to my już mieliśmy w poprzedniej misji. Dawaj do góry. Przez frytki. No tak. Żeby nie tracić ruchu jakoś bardzo. Pięknie. No mamy trochę ruchu na tej wodzie. Zbieraj. Skoro tamtędy jest wyjście, ja bym obadał resztę najpierw. Tutaj coś. No niby jest trochę tej wody. Pytanie, czy to nie jest taka zmyłka, wiecie, że o, możesz sobie tu popłynąć, ale masz tylko surowce. To widzieliśmy. Tylko cyrka i jej meduzy mogą przejść. Dosłownie tylko cyrka i jej meduzy. Okej. Dosłownie tylko ona i meduzy mogą przejść. Nie podoba mi się to. Absolutnie. O nie, no co ty? Nawet nie zdążyłem zobaczyć, co tam ma. Dawaj mi tu smoka i fryty, jakiegoś bohatera, żeby mu nie było smutno. Znajdowanie drogi, 3 do ataku. Zapisz. Ej, czemu tał nie mamy drugą? Co jest? Teraz zauważyłem dopiero. Halo? O co chodzi? Ej, a przejdą nam obie do następnej misji? Ej, ciekawe to jest. Co tu się stało właśnie? Nie pytam. Nie pytam, naprawdę. W trójce nie było takich sytuacji, że masz bohatera i możesz go kupić jeszcze raz. Dziwna sprawa, naprawdę. Nie spodziewałem się czegoś takiego, aż mnie zatkało. Dawaj tam. A, i tutaj wychodzi ten różowy wtedy.
Co wy macie? O, trochę tego tu jest. Ale raczej ich porobimy. Mamy 11 tych. Jakby tylko wyłączyć szybką walkę, to może byłoby lepiej. Nie, zapisuj, wczytaj. Tej tury. No ty za dużo nie zrobiłaś, Tauni. Ale twoja siostra bliźniaczka myślę, że zrobi więcej. Dawaj. Ej, naprawdę, co jest? Ona się nawet tak samo nazywa. Nie rozumiem, co tu się stało. 2, 3. Ty nic nie masz. Wy nie zadajecie obrażeń. Okej, cyk. Nie ma tragedii, ale... Ale nie jest też dobrze. Dawaj jego. Czemu nie zabiłeś go? Fajnie było nie tracić smoka. Masz jeszcze trochę życia. Pewnie, uciekaj. A ty wracaj do zamku. Czemu drugą Tauni mamy? Halo? Bez sensu to jest w ogóle. Teraz... Dobrze, że wiem, która jest która. Ej, a co jak nam przejdzie ta zła? W sensie ta słaba. Ale by było, co? Jakby nam przeszła ta słaba Tauni, a ta dobra nie. Nie no, chyba nie będzie czegoś takiego. Mam nadzieję, że nie. Aha, no tak, wyłączyłem autowalkę. Dawaj, tak i tak. Ej, jak gra na to zareaguje? Przecież to jest bez sensu, co się właśnie wydarzyło. No dobra. Bez sensu czy z sensem. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!